Hej, witajcie w kolejnym odcinku Seven Days to Die. Dzisiaj odcineczek troszkę później będzie, ale wyjątkowo nagrywam film rano, a nie wieczorem. Z tego też powodu mój głos może być troszkę inny niż zwykle, ale w sumie wstałem już godzinę temu, więc powinno być dobrze. Dobra, słuchajcie, pojedziemy sobie dzisiaj nie na żadne lutowanie, znaczy może też coś polutujemy, ale... Na początek pojedziemy sobie na biom spalony. Trochę sobie go pozwiedzamy, że to nie jest zły pomysł. I cóż, pozwiedzamy go, jeśli chodzi o rzeczy, które się pozmieniały poza odcinkami, to w sumie niedużo się zmieniło. Przyszła do mnie horda jeszcze druga, ale to z racji tego, że chyba dwie albo trzy wiedźmy naraz do mnie przyszły. Więc też udało mi się zrobić tego questa, którego nie udało się dokończyć w poprzednim odcinku, więc spoko. Kurde, ile to jest zombiali. Pojedziemy sobie tą drogą, bo ten biom spalony jest nawet całkiem spory. Możliwe, że coś jeszcze tutaj spotkamy, zobaczymy. Więc pojedziemy sobie tą ulicą. W sumie mam jeszcze jakieś mapy skarbów, więc w sumie to też można byłoby zrobić. Nie wiem, czy tutaj odbić. Nie mam inny pomysł, przez miasto przejedziemy. Dobra, jak już będziemy na jakichś nowych terenach, to się do was odezwę. A no i jeszcze jedna kwestia, którą muszę poruszyć. Obiecałem, że na weekend zrobię live'a. No i mamy weekend. Nie wiem, czy w sobotę będzie ten live. Wydaje mi się, że nie, bo nie wątpię, że będę miał na to czas. Więc prawdopodobnie w niedzielę go sobie zrobimy. Gdzieś, nie wiem, może o 19, o 17 jeszcze zobaczymy. Coś tu sobie pozbieramy, coś polutujemy. Okej, coś tu jest. Ja to już chyba widziałem wcześniej. Można to w sumie zajrzeć. Całkiem spory budynek, który może być dosyć ciekawy. Widzę, że nie jest praktycznie zniszczony. Mam nadzieję, że się żadną minę nie wpierdziela. Teoretycznie powinienem to przeżyć, bo kiedyś się wyłamałem w tym motorkiem. W sumie niewiele się stało. Okej, to jest taki mega pusty budynek. Budynek, jakaś kurde wieża. Dobra, gdzie kaj tu się wchodzi? Powiedzcie. Dobra, w tej trawie, ale mam nadzieję, że nic nie będzie. My tu mamy. Tam są jakieś wejścia. Dobra, wjeżdżamy. Wjeżdżamy. Zombiaki oczywiście sobie powybijamy. Kurde, patło mnie. Dobra, nie wiem, czy będzie ich tu więcej. Teoretycznie powinno. O, już słyszę, że idą. Ze środka. Tam też jakiegoś kolegę mamy. Dobra, ja ich sobie tutaj poczyszczę. I się usłyszymy, jak już będzie można wejść do środka. No dobra, no jest tych zombiaków tutaj nawet całkiem sporo. Tylko, że właśnie przez to, że ten budynek jest taki duży, to one są w środku, bo w tej alfie właśnie zombie pojawiają się na zewnątrz. Myślę, że twórcy to zrobili głównie po to, żeby te zombie nie niszczyły po prostu przedmiotów, które możemy przeszukiwać, bo tak to niestety działa. Jak już się jakiś zespawnuje w środku, to przeważnie wszystko jest zniszczone. Nie ma tak jak w nowych alfach, że te zombiaki sobie śpią i musimy wejść dosłownie do tego pomieszczenia. Nie, one są cały czas obudzone, one nas widzą, próbują się do nas dostać i po prostu demolują wszystko. Więc no, dlatego właśnie te zombie wyspią się na zewnątrz, a bardzo często wyspią się na dachach budynków, nie wiem dlaczego. Dobra, słyszę ich naprawdę sporo. Trzeba tutaj uważać, ale przeszukamy sobie wspólnie ten budynek, bo może być całkiem ciekawy, to jest jakaś ewidentnie fabryka. Zobaczymy, co tu spotkamy. No, na pewno jest dużo bardzo wysokopoziomowych przedmiotów, ale niestety nie takich, jakie by mnie interesowały. To jedyny minus. Dobra. To w końcu rzeczy do snajperki znaleźć, tak nie ukrywam tego. Brakuje mi chyba dwóch. I bardzo, bardzo bym chciał je znaleźć, ale coś tak czuję, że nie będzie mi to zbyt prędko dane, bo nie, co by nie mówić, te rzeczy do snajperki są mega rzadkie. Dobra. Wejdźmy sobie z powrotem do środka. Zobaczmy, co my tu mamy. Dużo beczek jest, znaczy dużo, no. Już kilka widziałem tych beczek z paliwem. To dobra informacja. Bo to był otwarty.
Ale dobra. Na to wszystko zawsze tym kill-offem walę, jak już to jest zniszczone na strzał, to nawet nie patrzę. Dobra, to też to otworzę. Jest to do końca dobre, bo zombie będą mogły wejść, ale czas tym. Dobra. O, one tam na górze siedzą. Demolują. Dużo, dużo poziomów ma ten budynek. Trzeba przyznać. Dobra. Mówiąc, przez to, że ten budynek jest tak nie do końca wykończony, to bardziej wygląda jak już, nie wiem, parking podziemny, wszystko w betonie. To jakiś komin jest, czy co? Nie mam pojęcia, co autor miał na myśli. Przez chwilę myślałem, że tu mina jest. Jeszcze na to spojrzałem. Dobra, zobaczmy. Co my tu jeszcze mamy? Ja, tutaj głównie są szafki, te na ubrania, jakieś tam biurka, więc no tutaj ciekawych przedmiotów raczej nie będzie, chociaż w biurku też można znaleźć pistolet. Tu mamy safe jakiś schitrany. Czy one już do mnie idą, czy nie? Ale otwórzmy go sobie i zobaczmy, co my tu mamy. Nic ciekawego, niestety. Dobra. Chyba na górę trzeba wejść, bo tutaj wątpię, że cokolwiek będzie. A wiem, miałem trochę punktów, wrzuciłem to w scavenging i mam 84 poziom właśnie przeszukiwania. Czy mi to się przyda? No 600. Bo to było dobre. Jakie mam w ogóle buty? Nie wiem, to ja butów zmieniać na pewno nie będę. Nie ma kompletnie sensu. Dobra. Patrzmy, tu jakieś zombiaki są. One już na dół przeszły. A, głowa spadła. Dobra. Co masz w środku? Kanapkę. Wow. No, mogę trochę szybciej pójść wybić te zombiaki, bo one teraz biegają po prostu wszędzie. Porozwalały barierki, zadowolona. Ale trudno. A wyjdziemy sobie tam. Nie wiem, czy to prawidłowe wyjście, ale jak już zachęcili, to wyjdę i tego trupa przeszukam, bo tu mogą być. Może tu nic nie być. Czy to jeszcze będzie? Mogłem skakać po tych dachach. Ale nie ma sensu. A tutaj byłem w środku? Co tutaj jest? Wejdźmy, zobaczmy. A, tajemnicze miejsce. Niewykorzystanym potencjałem. Okej, mniejsza z tym. Lecę dalej. Już chyba nie będę was zanudzał tą fabryką, bo w sumie to nic tu nie ma. Usłyszymy się, jak coś ciekawego znajdę, o ile cokolwiek ciekawego jeszcze znajdę. O, skrzynkę znalazłem, ale nic ciekawego w niej nie ma. Może będzie więcej tych skrzynek na samej górze. W sumie samą górę to wam mogę pokazać. A to jeszcze nie jest sama góra. No, wylecimy na samą górę. Nie wiem, czy przeszukałem wszystko, bo ten budynek jest w dosyć dziwny sposób skonstruowany. Możliwe, że coś mi umkło. Umknęło, ale nie wiem. Nie wydaje mi się. Jest to naprawdę dziwnie. Widać, że i ten budynek jednak nie jest do końca zrobiony. Tu jest sama góra już. Tam jakieś pułapki, kurde, na nas pozostawiane. W jedną to się nawet wtupiłem, bo to był ten drut kolczasty, tego naprawdę nie widać momentami. Wezmę sobie te ramki, chociaż nie wiem, naluj mi to. I co, to tyle jest? Już nic więcej nie dostanę? To możemy sobie okolice pobodziwiać i pocieszyć się tym, że udało nam się tu wleść. Dobra, schodzimy. Mam nadzieję, że sobie nogi nie połamię. Na nadzieję, jak się skończyło. Dobra, wejdę z dachem. Tyle, że tutaj. Tutaj nic nie ma, okej. Okay. To włażę sobie dachem i lecę na dół, żeby nogę naprawić. Chociaż tu może być problem, żeby nogę naprawić, bo nie ma bawełny. Jakoś sobie poradzę. Chyba, że zrobić wiadro. A nie, też nie mam trawy przy sobie. To jednak nic z planu. Dobra, schodzę tradycyjnie. No, tam mi te wszystkie zombiaki, które gdzieś tam się podziały, gdzieś się zgubiły.
Mam jeszcze jeden. Zobaczę, może jeden będzie miał szynę akurat, ale to bym potrzebował mega szczęścia. Nie wiem, czy to mi przywróci. Nie. Dobra. To nic, że to użyłem. I tak mam tych apteczek od zarąbania. Mogę sobie je nawet craftować. Więc spoko. Nic ciekawego tu już nie znajdę. Dobra, muszę jakoś sobie tą nogę połatać. Chociaż no nie jest aż tak źle. Ja tego nawet nie przeszukałem, lol. Tam, bo to zawsze tam dodatkowe poziomy. Ja tego nie zauważyłem. O ty kurde, Mendo. Na pewności. Dobra, lecę dalej. Bo to inna strona jest? Nie, no jest mój motorek. To ja nie wiem, jak ja tu wlozłem, że tego nie zauważyłem. Mniejsza z tym. Jestem ciekaw, co jeszcze możemy tutaj spotkać, bo ja naprawdę mam tego biomu spalonego, to tu jest całkiem sporo do odkrycia, jakby nie patrzeć. No tutaj jest ta cała fabryka. Jeszcze w tę bańkę jest tego całkiem sporo, ten biom jest naprawdę kurde duży. Jestem ciekaw, co tu można znaleźć. Więc no cóż, pojeździmy sobie chwilę. Znaczy ja pojeżdżę głównie i spróbujemy znaleźć coś ciekawego. Ja teraz żałuję, że ja tyle ciuchów miałem przy sobie. Tam było tyle szafek na ciuchu, że ja ani jednego nie zeskrapowałem. Ubranka, bo bym teraz mógł sobie nogę połatać, ale już trudno. Coś by się w ogóle zjeść przydało. Ja znowu zapomniałem zjeść przed wyjściem. Niż. Znowu coś mamy, coś całkiem dużego. Albo nie wiem, co to jest. Aha, to tylko takie. Takie główienka takie. Dobra, przeszukamy sobie to. Oczywiście. Najpierw trzeba pozbyć się lokalnej flory i fauny. O ty, nie, 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 nie rób mi tak. Nie rób mi tak. Tak mi nie rób. Słuchaj, jak to by nie trafiło? Co się dzieje? Ja chyba jeszcze powinienem trochę pospać. Dobra. Niech im głowy odpadają czym prędzej. Kurde, ja mam negatywnych bonusów nałożonych na siebie. Znaczy negatywnych bonusów. Negatywnych rzeczy. Po prostu. O! To się przyda. Dobra. Ciepło jest w mojej postaci. To bardzo. Ostatnio zamarzała. Będąc kuźwa na pustyni. Więc ja już nie wiem, co mam o tym sądzić. Ale spoko. Ale ja z przyzwyczajenia pewnie wszystkie ciuchy wywalam. O, nawet jedzenia trochę. To akurat się przyda. Bo jestem pan zapominalski. Nie, całkiem sporo tych zombie tu jest. No kuźwa, no. Jak on jeszcze żyje? Już nie żyje. Jeszcze ty, chodź tutaj. Dalej żyje. To też sobie wezmę. Tego przeszukam, bo on jest martwy. Nie mogę. A, on nie był martwy. Ja już nie wiem, kiedy te zombiaki umierają, a kiedy nie. Dobra. Wejdziemy sobie tutaj. Może nie będę rozwalał tego, to no, ma 5,5 tysiące wytrzymałość. 5,5, 2,5. Kuźwa. Ja serio powinienem mieć jeszcze trochę pospać. Dobra, i zobaczymy, co tutaj jest. Nie wiem, cóż to może być? Jakiś kurde parking? Coś takiego? Cholera wie, co to może być, taka dobrą sprawę. Dobra. Rutuję sobie te samochody, bo w nich czasami można znaleźć coś ciekawego. Tego sobie sprzątnę, żeby mi tu nie warczał. Zobaczymy, co ma. Dobra, dobra. Ja sobie to wszystko naokoło polutuję. O, to się przyda. To sobie tą nogę naprawię. I czemu mojej postaci jest tak kuźwa ciepło? Co ja mam na sobie? A, to daje ciepło, dobra. To jest dziwne, ale spoko. No, polutuję sobie to, no i za chwilę wejdziemy sobie do środka i zobaczymy, co tam jest. Dobra, wchodzimy do pierwszego budynku, zobaczymy, co tu będzie, co tu będzie, co tu będzie. Nie spodziewam się jakichś cudów. Raczej wątpię, że cokolwiek ciekawego spotkam, znajdę, no ale warto jest sobie to przeszukać. Chociaż zobaczyć, jak te budynki wyglądają. A, to jest dosyć dużo, znaczy większe niż się spodziewałem, bo ma piwnicę. Zobaczymy, co tu będzie.
Pod tym raczej nic nie ma, bo to są, jakby to nie były rzeczy, które można przeszukać, to bym się spodziewał, że coś tam jest, ale wątpię. Okej, tu mamy coś do jakiegoś podziemnego bunkra. Spoko, podoba mi się to. Liczę na jakiś safe albo na chociaż te skrzynki. A, to było otwarte, kurde. Ciekawego tam nie było. Chociaż nie, w sumie jak to nie było przelutowane, to nic z tego nie powinno wypaść. Nie wiem, skąd te opony w takim razie. Dobra, mniejsza z tym. Zwaliłem. Dobra. No to trzeba wejść jakoś tutaj. Sobie pomóc, nie wiem, kill-offem. Czymkolwiek. Dobra, i zobaczymy, co my tu mamy. Pierwszy raz taką rzecz widzę, szczerze mówiąc. A tu nic nie ma, serio? Serio? Spodziewałem, że cokolwiek tu będzie. Czytam. Tu już jest wyjście. Szkoda, miałem nadzieję, że to naprawdę będzie jakiś taki sprawy podziemny bunkier. Jest tak w sumie, patrząc na to, to nie wiem, czy to jest jakiś rodzaj elektrowni, może nie tyle co elektrowni, co jak to się nazywało? Kurde, nie pamiętam jak to się nazywało. Nie mam kurde pojęcia. Kurde. Nie, transformator, transformatornie. Nie wiem, dobra, nie będę tworzył nowych słów. Się nie orientuję. Dobra, to już chyba wszystko. To już wszystko, tak mi się wydaje. Dobra, lecimy dalej w takim razie. Spodziewałem się, że tutaj. Jak już zobaczę. A tam piętro jeszcze jest. Jak tam się wchodzi? Ja tam byłem, już tylko nie pamiętam. Nie, no nie było mnie, bo ja poszedłem od razu na dół, jestem kretem. Ale tu chyba nic nie ma. Tego sejfu ani nic. No jest na pewno trup. Nie ma nic ciekawego, nie. Ja tego Magnuma zacznę używać, jak będę miał już takiego sensownego. Pieseł, chodź tu. Gdzie on jest? Chował się. Dobra, mniejsza z tym piesłem. Lecę dalej. Szkoda czasu. Ej, tam jeszcze wejść chyba można. Coś tu chyba jest. To takie. Aha. Najszybsza droga ku dołowi. Dobra, lecę dalej, bo tu już na pewno nic ciekawego nie znajdę. I jak oczywiście coś znajdę, no to się usłyszymy. A co to za dziura? Nic tu nie ma, dobra. Chyba kolejny dom z piecem udało mi się znaleźć. A zobaczymy, czy to jest ten z piecem, czy nie. On jest zaraz koło biomu palonego, więc w sumie łatwo go znaleźć. O tych mendoty. No amo. Dobra, jeszcze dwa zostały. Ten chyba nie zdechł. Jeszcze kilka jest tam. Co jest, co oni tacy odporni? To jest kurde shotgun na pierwszej setnym poziomie. Halo. Proszę to zaakceptować. Nie, czym więcej poziomów daję w to scavenging, tym bardziej gówniane przedmioty znajduję. No, to jest ten z piecem. Jakby kogoś interesowało tutaj, to łatwo jest go znaleźć. Bardzo łatwo. Dobra, ja sobie to przeszukam, bo to jest szansa, że znajdę coś do jedzenia. Ja znowu zapomniałem gdzieś przed wyjściem z domu. Więc coś tu sobie znajdę do szamania i lecimy dalej, tak naprawdę. No, tutaj w tym domu akurat nic nie ma ciekawego. Jakbym znalazł ten, w którym aktualnie ja mieszkam, no to byłby safe. Tak to. To nic nie ma. Biblioteczka w sumie jest, która jest pusta. Lipton. No dobra, lecę ja dalej. W takim razie. Kolejne jakieś tu budynki mam. To jest w sumie coś takiego już lutowaliśmy, tak na dobrą sprawę. Czy można tak. Kurde, tam zombie biega. Co się dzieje? To chyba jest bardziej interesujące. Na takim wypizdowie taki jeden mały domek. To może być ciekawe. Zobaczymy, co on skrywa. Tylko najpierw trzeba się pozbyć ochroniarzy, że tak powiem. Tego zacnego przybytku. Nie, cofamy. Dobra, jak wybije i się usłyszymy za moment. I wybije.
Aby są wybici, trochę mi to zajęło, bo czasami te zębiaki naprawdę potrafią przyjąć tak chorą ilość amunicji, to się w głowie nie mieści. Dobra. Chodzimy sobie kulturalnie, robiąc dziurę w płocie. Jeszcze jest on jakiś jeden. O, już widzę chyba, co tutaj będzie. A co to skrywa? Cóż tu może być? Kurde, szyb wentylacyjny, okej. No to mamy bunkier w takim razie. Nie wiedziałem, że jest tu taki. Dobra. Tu mamy takie lepsze wejście z tego, co pamiętam, bo tym po prostu są schody. Więc rozwalę sobie to. Tu jeszcze jest. Pod tym to chyba nic nie ma. Jest jakieś wyjście na zewnątrz, można luknąć. Nic tam nie ma. No dobra, wchodzimy w takim razie. Mi się pięknie odsłoniło wejście. Kurde, do Narni. O nie. Poczekaj, rozwalić. A to ma trochę wytrzymałości. Chociaż nie aż tak dużo. Myślałem, że więcej. Dobra. To jest. A. Myślałem, że raz wystarczy to stłuc. Dobra. Teraz walnę miniaturkę jakąś może. Dalej z hadem, bo nie wiem jak się wyłącza ten hat w tej grze. W każdej jest jakoś inaczej. Jakby nie mogli tego zrobić tak jednolicie. Dobra. Co nie potrzebuję? O, to jest fajne. To wezmę. Bo akurat tą część do Magnuma mam najsłabszą. Dobra. A jeśli chodzi w ogóle o moją podziemną uprawę, to ona chyba nie działa, tak mi się wydaje. Albo nie wiem, co tam nie działa. Nie rosną mi rośliny, które tam posieję. Więc chyba się myliłem z tym, że można pod ziemią sobie jać. Albo można, tylko ja nie umiem. Możliwe, że na przykład, nie wiem, dwie warstwy ziemi muszą być, czy coś takiego. A tam jest tylko jedna. Cholera wie tak naprawdę, o co tam chodzi z tym, z tą moją farmą. Ło ja, matko, jaki wysyp. Czekajcie, do tego chyba mam 600, ale wezmę drugą. grip do pistoletu. No, ja mam lepszy. I to w sumie też wezmę, tak na wszelki wypadek. No i teraz to się opłaca, to skoro... O, właśnie. Jeszcze więcej można. Dobra. Wezmę sobie lepszy chem, ten sobie wezmę zapasowy. Chociaż wątpię, że ja nie wiem, będzie taka sytuacja, że ja się wywalę i nie wiem, nie będę mógł odzyskać moich rzeczy. Szczerze mówiąc. Ale dobra. Jaka jest w ogóle różnica między tymi hełmami? Nie jest nawet słabszy przez to, że jest. No, ten fioletowy jest słabszy, bo jest zepsuty. Ale naprawię sobie go w bazie później. W ogóle trochę by się tu chyba przydało na ponaprawiać, że to jest chyba ta zakładka. W sumie nie ma za bardzo co naprawiać. Dobra, tu luknę, czy nie ma żadnego żarcia. Mówiąc, ja to zawsze zapomnę. Zjeść sobie coś. Dobra, tu nic nie ma. Tutaj też same szafki. Karmy dla psów nie będę jadł. Chociaż dobra, mam 4%. Gdzie ona była? Jak trzeba, to trzeba. Swoją drogą, mi się wydaje, że właśnie to całe, że jak to się nazywa, wellness. To powinno spadać, kiedy je się na przykład taką psią karmę. Skoro jedząc bardzo dobre pożywienie nam rośnie, to dlaczego jak jemy gówniane, to nam nie spada? No, moim zdaniem to powinno tak działać, ale to tylko moje zdanie. Możecie się z tym nie zgodzić. Dobra, to tyle z bunkra. Lecę dalej. Nie do końca tą stronę. No, lecimy dalej. Chyba w tym szybie całym wentylacyjnym nic już nie znajdę. Jeszcze pójdę tam, bo tutaj jest na pewno safe. Przynajmniej mały, ale to zawsze coś, więc sobie go przeszukamy, jak go znajdę. No to można być pewnym, że tutaj jest safe. Wejdźmy sobie. Gdzie on jest? O, tutaj. O, jest ten mały niestety. Jestem w ogóle ciekaw, czy mały i duży safe mają jakieś tam różnice. W rzeczach, które możemy tam znaleźć. To wytycznie... O, 600.
Teoretycznie powinny być jakieś tam, wiecie, różnice, nawet pod względem takim, że w takim małym sejfie to się albo trzyma po prostu pistolecik, albo się trzyma po prostu dokumenty, jakieś tam papiery, a w tych dużych to, no to w sumie też można trzymać dokumenty w tym dużym, jak się ma ich, kurde, bardzo dużo. No ale tam już raczej taka duża broń jest trzymana. Jakieś shotguny, karabiny automatyczne i tego typu rzeczy. Ale nie wiem, jak to działa w tej rzeczy. Tam właśnie jest różnica w lucie, czy nie ma. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy dalej. Nie wiem, czy tą drogą. Nie, tą drogą już nie ma sensu jechać. Więc wrócę się i pojadę tędy jakoś i zobaczymy, co tutaj będzie. Jeszcze jest dużo rzeczy do odkrycia. Tutaj chyba nie ma żadnych dróg poza tymi, które widać. Nie wiem, jak tu daleko jest jeszcze do granicy mapy, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że jest właśnie tyle, co tu. Więc no nie wiem, jeszcze tam będzie można później to sprawdzić, ale to później. Dobra, teraz jedziemy, dlatego że raz jeszcze chorągiewkę ustawię i będzie git, będzie dobrze. Prawda, Ghost Rider. Wjechałem w to palące się coś tam, nie wiem, jakąś kubkę palących się węgielków czy czegoś. I się postać podpaliła. Dobra, jesteśmy już bardzo blisko miejsca, do którego chciałem się dostać. Za chwilę jechać dalej. Nie jadę drogą, bo jeszcze chcę sobie tu poodkrywać trochę tej mapy. Jestem ciekaw, czy może coś tu jeszcze jest. Większość tych takich największych budynków to jest raczej na tym biomie, przez który na pustynia? A mi się tak właśnie wydawało. Że jest jeszcze. Ja właśnie tak wydawało, że jest taka pustynia. Mamy nowy biom. Właśnie, bo na tamtej chyba nie było Aloesu. Kurde. Nie zapomniałem o tym. Pustynia. Znaczy, ja pamiętałem, że ona była i się właśnie zastanawiałem, dlaczego jej nie mogę znaleźć. Kurde, ale zombiali. Ja nie będę tego na razie lutował, bo kompletnie nie jest mi to potrzebne. I tu chyba było to westernowe miasteczko. Kurde, już też nie pamiętam. Ta mapa w Alfie 15 aż tak się zmieniła? Ja nie wiem. I tu są te kaktusy, takie masne kaktusy, to one są fajne, bo się w nie nie wjeżdża tak jak w te małe. Bo tamten biom to jest taki bardziej, powiedziałbym, sawannowy, taka sawanna, a tutaj mamy taką pustynię bardziej. Mamy jakieś takie, kurde, to tu jest jeszcze dużo rzeczy do odkrycia. Coś mamy. A to sobie po prostu pojeździmy. Nie będę tutaj już wchodził, bo jestem ciekaw, co my tu znaleźć możemy. I sobie to po prostu zaczniemy lutować w przyszłych odcinkach. Tu już mamy biom. Tu już mamy koniec mapki. Pojadę tak na chwilę na przełaj. Może trafię na jakąś drogę jeszcze, to sobie nią pojedziemy. Ej, kurde, no to teraz wszystko jasne. Kurde. Tak właśnie. Ja się trochę dziwiłem, że ten biom spalony jest aż taki duży. Ja kompletnie zapomniałem, że tutaj była jeszcze. Kurde, pustynia. Tu mamy jakiś kościółek. Pełno grobów do przekopania, ale. On te groby w sumie nie dają przedmiotów jakichś ciekawych. Przynajmniej mi nie trafiłem na nic ciekawego. Szczerze mówiąc, rozkopując, a rozkopałem ich całkiem sporo. Dobra, no tutaj mamy z powrotem ten biom. Właśnie. Okej. Ja to tam nie będę wjeżdżał. Tam nic ciekawego nie znajdę. Objadę sobie tak naokoło. Zobaczymy. Pojeżdżę chwilę, zobaczę, jakie to są budynki w ogóle. Może na to miasteczko westernowe trafię, chociaż. Nie, no mi się wydaje, że to było kurde u góry mapy. A nie na dole. Ale nie pamiętam, bo to tak już dosyć dawno temu było. Mniejsza. Zobaczymy, co tu jest. Jestem mega ciekaw. Kurde, tak sobie teraz uświadomiłem, że ja kurde jedzenia w ogóle nie mam. Ale można zjeść to, chyba że to. Nie, no dobra, oddaję trochę. Delikatnie jedzonko daję. Kurde, żebym wtopił z tym jedzeniem.
Ale w sumie zbiorę sobie kilka tych kaktusów i się najem. Aloesu jeść chyba nie mogę. Jeszcze pragnienie mi spada, ale chyba jakąś wodę mam, dobra. Nie, muszę zacząć pamiętać o tym, żeby jeść przed wyjściem z domu, bo jakoś wcześniej to w sumie starczało tego jedzenia, jak lutowałem, ale to lutowałem inne typy budynków i tam, bo tego jedzonka było trochę. Teraz tutaj nie ma, jak na złość. Dobra, nie przedłużam, a to w ogóle wywalę, niepotrzebne mi to jest. Ciekawa rzecz, to chyba porzucona. Fajna lufa do Hunting Rifle. Dobra, biorę, przyda się. 600. Fajnie, że coś rzeczy normalnie na 600 znajduję, jest to mega miłe. Tylko szkoda, że tak mało. Dobra, jeszcze sobie przejadę tą drogą, chyba że już tędy jechałem. To ja tędy jechałem, chyba. Tędy. Tędy na przełaj. Ja sobie tędy przejadę. Że tak powiem, zacznę już wam wrzucać ten film, żebyście sobie go tam mogli obejrzeć. No, czeka nas całkiem sporo lutowania. To jest takie miasto jeszcze, łocie. Takie bardziej baraki bym powiedział. Że chłopaków z baraków spotkamy. Byłoby ciekawie. No, to mamy jeszcze trochę przeglądania, że tak powiem. Trochę lutowania. Szczerze mówiąc, ja już byłem na tym etapie, że ja już chciałem po prostu zrobić sobie kilka hord podczas tam, nie wiem, jednego odcinka. W sensie takim, że po prostu bym przyspieszał czas do hordy, bo tak naprawdę to już tu niewiele można zrobić. Nasza postać jest na tyle potężna, ma na tyle potężne bronie. No to nie ma co tak naprawdę robić. Jeszcze no, tak naprawdę zostaje eksploracja i odkrywanie tych rzeczy, których nie odkryliśmy. Jak odkryliśmy pustynię, no to w sumie będzie trochę rzeczy do przeszukania. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Ja jeszcze jestem ciekaw, czy za tym mostem przypadkiem nie będzie tego miasteczka całego. Ale wątpię. I cóż, do usłyszenia. Myślę, że w kolejnym odcinku właśnie zajmiemy się przeglądaniem po prostu tego, co ta pustynia może nam zaoferować. Bo myślę, że jest tu kilka ciekawych budynków. Jestem też ciekaw, czy tu w ogóle można się dostać, nie przejeżdżając przez biom spalony. Nie. Ale dobra, nie przedłużam. Dziękuję za oglądanie i do następnego. Pa, pa.